Przekleństwo Anglii i Francji. Ojciec wielkiej armii pogańskiej i kochanek mitycznej królowej Aslok. Legenda o Ragnarze Lodbroku jest z nami już prawie 1000 lat. Dodatkowo dzięki serialowi Wikingowie na dobre zapisał się on w pamięci szerokiego grona odbiorców. Sprawdźmy, ile w jego historii jest prawdy, a jaka jej część to po prostu mity. Historia samego Ragnara owiana jest mgłą tajemnicy. Łączy w sobie bowiem aspekty mitów i historii. Została opowiedziana przez skaldów z Islandii 350 lat po jego rzekomej śmierci. A wielu królów i wodzów, od Guthruma do Canuta Wielkiego, rości sobie prawo do pochodzenia właśnie od niego. Legendy mówią nam, że Ragnar, syn króla Sigurda Hringa, miał 3 żony, z których 3rzecią była Aslok, która urodziła mu synów Ivara bez kości, Bjorna Żelaznobokiego i Sigurda Wężowe Oko. Wszyscy 3 osiągnęli znacznie większą sławę niż ich ojciec. Tak więc mówi się, że Ragnar wyruszył do Anglii z zaledwie 2 okrętami, aby podbić ten kraj. To tam Ragnar został pokonany przez siły króla Elli i wrzucony do dołu pełnego węży, gdzie przepowiedział nadejście wielkiej armii pogańskiej. Z jego ust miały paść słynne już słowa: jakby kwiczały prosięta, gdyby wiedziały, jak cierpi stary dzik. Rzeczywiście, w 865 roku Brytania została poddana największej inwazji Wikingów w tamtych czasach, prowadzonej przez Ivara bez kości, którego szczątki spoczywają teraz w masowym grobie w Repton. Jednak czy Ragnar faktycznie wtedy zmarł? Dowody na to, że Ragnar kiedykolwiek żył, są skąpe, ale co kluczowe, istnieją. W kronice anglosaskiej pojawiają się 2 odniesienia do szczególnie wybitnego najeźdźcy Wikingów z 840 roku, które mówią o Ragnallu i Reginherusie. Podobnie jak Ivar bez kości i Imar z Dublina są uważani za tę samą osobę, tak Ragnall i Reginherus są uważani za Ragnara Lodbroka. Mówi się, że ten wódz Wikingów najeżdżał wybrzeża Francji i Anglii i został należycie obdarowany ziemią i klasztorem przez Karola Łysego, zanim zdradził przymierze i popłynął sekwaną, aby oblegać Paryż. Po tym, jak został spłacony 7000 lirów srebra, miał umrzeć. Mogło to być przypadkiem chrześcijańskiej działalności misyjnej, gdyż Saxo Grammaticus twierdzi, że Ragnar nie został zabity, ale faktycznie kontynuował najeżdżanie wybrzeży Irlandii w 851 roku naszej ery i założył osadę nieopodal Dublina. W tych następnych latach Ragnar miał podobno najeżdżać całą Irlandię i północno-zachodnie wybrzeże Anglii. Wygląda więc na to, że jego śmierć z rąk Elli w dole pełnym węży ma swoje korzenie w mitologii, a nie w historii. Ponieważ prawdopodobnie Ragnar zmarł gdzieś między 852 a 856 rokiem naszej ery podczas swoich podróży po Morzu Irlandzkim. Jednakże, choć jakiekolwiek związki Ragnara z królem Ellą są prawdopodobnie zmyślone, tak to, co łączyło go z synami, już nie musiało takie być. Jeżeli chodzi o nich, to istnieje znacznie więcej dowodów na ich autentyczność. Ivar bez kości, Halfdan Ragnarsson i Bjorn Żelaznoboki to wszystko prawdziwe postacie historyczne. Choć islandzkie sagi, które opisują życie Ragnara, są często uważane za nieprecyzyjne, to wielu jego synów żyło w odpowiednich miejscach i czasie, aby wszystkie te elementy układanki zaczynały do siebie pasować. Czy ci wojownicy Wikingów naprawdę mogli być synami Ragnara Lodbroka, czy też przyznawali sobie pokrewieństwo z legendarnym imieniem, aby podnieść własny status? Być może było i tak, i tak. Nie ulega wątpliwości, że jego domniemani synowie pozostawili na Wielkiej Brytanii ogromny wpływ. W 865 roku wielka armia pogańska wylądowała w Anglii, gdzie zabili Edmunda Męczennika, zanim przenieśli się na północ i oblegli miasto York, gdzie zginął król Ella. Po latach najazdów rozpoczął się prawie 200-letni okres okupacji nordyckiej na północy i wschodzie Anglii. W rzeczywistości prawdopodobne jest, że straszliwa legenda o Ragnarze Lodbroku została rzeczywiście zbudowana na reputacji Ragnara, który z powodzeniem najeżdżał Wielką Brytanię, Francję i Irlandię w X wieku naszej ery w poszukiwaniu ogromnych ilości skarbów.
Dopóki jego najazdy nie zostały ostatecznie zapisane w Islandii w XIII wieku, postaci Ragnara prawdopodobnie przypisano osiągnięcia i sukcesy innych bohaterów wikingów z tamtego czasu. Do tego stopnia, że sagi o Ragnarze Lodbroku stały się zlepkiem wielu opowieści i przygód nordyckich. A prawdziwy Ragnar szybko zatracił swoje miejsce w historii i został całkowicie zastąpiony mityczną wersją swej postaci.